na zdrową rundkę golfa na naszym fairwayu. To dobre pole, by poćwiczyć kontrolę nad uderzeniem. Powie ci to każdy golfista, który uderzył tu za mocno. Wkrótce dowiemy się, w jakiej formie są dzisiejsi zawodnicy. Zawodnik ustawia się do mocnego uderzenia driverem w głąb fairwaya. Oto dobrze wyćwiczone otwarcie. Tego uderzenia nie dało się rozegrać lepiej. Mamy równą powierzchnię fairwaya. Solidne uderzenie z dobrze wyliczoną siłą. Trwają przygotowania do następnego uderzenia. Pora się skupić. Wybicie tej piłeczki może zająć sporo czasu. Trudno będzie wybić stąd piłeczkę. Może być bardzo widowiskowo. Graj na średni zasięg. Nie ma wiatru. Piłka powinna lecieć prosto. Piłeczka zawsze może zejść z kursu. Zamykamy dołek bez problemów. Dobrze, szansa na ptaszka. Jedno uderzenie poniżej par. Czy zobaczymy, jak piłeczka wpada do dołka? Uderz ze średnią siłą. Doskonała szansa na zakończenie par. Weź krótki zamach. Podchodzą, by uderzyć po raz pierwszy.